Cześć, dzień dobry. Witam Was w ostatnim podsumowaniu Tour de France 2020, tego wyjątkowego wyścigu rozgrywanego w szczególnych okolicznościach i zakończonego wielkim trzęsieniem ziemi i przejęciem koszulki lidera przez Tadeja Pogaczara. Nie będę Was tutaj zanudzał opowieściami o kolejnych etapach, o różnicach czasowych. Mam za to kilka obserwacji, którymi chcę się podzielić. Mam nadzieję, że dwa dni po turze wciąż pamiętacie o tych trzech tygodniach, o tym, co się działo, więc to będą właśnie raczej obserwacje niż i komentarz, niż przejście przez listę wyników i zwycięzców etapowych. Zacznę od ucieczek. To może mniej taki istotny fakt w kontekście tych wielkich rzeczy, które się działy, ale myślę, że warto zauważyć, że ucieczki, które w tym roku oglądaliśmy, były bardzo mocne, były bardzo skuteczne. Oczywiście tutaj brylowali kolarze Sunwebu, Søren Krag Andersen, Mark Hirschi, ale nie tylko oni, kolarze Bory często próbowali. Richard Carapaz próbował zwycięstwa Giro, chociaż jemu się nie udało. Chociaż poniekąd tak, bo z Michałem Kwiatkowskim wjechał razem na metę. Ta ich piękna, braterska akcja uratowała troszkę tour dla Ineosu. Zawodnicy Education First również. Wszystkie ucieczki, albo większość ucieczek, które oglądaliśmy, to były bardzo mocne akcje. To były akcje bardzo mocnych zawodników. Nawet na samym początku ta akcja Alaphilippa, Yatesa, no i Hirschiego, który stał się potem gwiazdą wyścigu, no to były akcje gwiazd. Krzysztof Wyrzykowski kiedyś ukuł ten bon mot o dzielnych Francuzach, czyli tych zawodnikach totalnie z drugiego czy z trzeciego szeregu, czy jadących z dziką kartą drużyn, którzy szukają swojej szansy w tych ucieczkach pod telewizję. Teraz telewizja pokazuje całe etapy, więc widzimy, jak formują się ucieczki, kto się próbuje do nich zabrać. Widać, jak to jest bardzo trudne i widać, że powodzeniem kończą się tylko te, w których faktycznie jadą ci najlepsi z najlepszych. Może nie najlepsi, którzy walczą w klasyfikacji generalnej, ale naprawdę topowi kolarze w topowej formie. To nie jest, słuchajcie, byle co, zwycięstwo etapowe na Tour de France. Podkreślał to Michał Kwiatkowski po tym swoim sukcesie. Podkreśla to każdy z kolarzy i patrząc na to, kto wygrywa, jak szybko trzeba jechać. Widać to było na etapach górskich, gdzie uciekinierzy po całym dniu w ucieczce, po całym dniu w akcji, przed peletonem, bez jakby rozprowadzenia przez drużynę, bez tego pociągu górskiego, jaki miała drużyna Jumbo-Visma, czy jednak dając częstsze zmiany, będąc narażonym na samemu, jeżdżąc po bidony i tak dalej, byli w stanie bronić się przed faworytami, byli w stanie jechać tempem bardzo zbliżonym. To nie jest w tym momencie tak, że ten wycieńczony uciekinier traci minutę na kilometrze, czy minutę na dwóch kilometrach, tylko cały podjazd kilkukilometrowy jedzie w porywach minutę wolniej. Łucenko tak samo, no świetnie pojechał swój górski etap. W związku z tym te ucieczki naprawdę były na bardzo wysokim poziomie, bardzo przyjemnie się to oglądało. Walka między kolarzami Education First i Bory w masywie centralnym była imponująca. Te szarpane ataki kolarzy Sunwebu też były rewelacyjne. Ta praca drużynowa, inaczej rozumiana niż to, co się dzieje w peletonie, ale właśnie naprzemienne ataki świetnych kolarzy, tak, Benota, Sørena Kraga Andersena, Nicolasa Roacha, zawodnicy Sunwebu naprawdę byli bardzo zdeterminowani, żeby wygrywać te kolejne etapy. To było świetne i to był znakomity dodatek do całej rywalizacji, którą obserwowaliśmy w tegorocznym. Idźmy dalej. Sprinterzy. Tak naprawdę tych etapów było raptem 5. Dwa, które wygrał Caleb Ewan, dwa, które wygrał Sam Bennett i jeden na samym początku, który wygrał Christoph. Sprinterzy nie mieli lekko. Cały czas były góry. Góry, pagórki, a jeżeli nie, to była gonitwa na wiatrach. W związku z tym te finisze były... No i pamiętajmy też o Van Aercie. Z Van Aertem trudno powiedzieć, czy to jest sprinter, czy to jest pomocnik, czy to jest góral, czy to jest czasowiec. To jest imponujący gość.
Te finisze były bardzo ciężkie, kosztowały sprinterów bardzo wiele. W ogóle doprowadzenie do finiszu to była duża sprawa dla ich drużyn, ale też dla ich samych, żeby gdzieś tam się nie zgubić, nie zapodziać, nie leżeć w kraksie. To są niby oczywistości, ale w tym roku przez ukształtowanie terenu to było szczególnie trudne. Bennett, mówiłem to już o tym na podsumowaniu ostatniego etapu, zawziął się na zieloną koszulkę Petera Sagana. Był ekstremalnie zdeterminowany, żeby wygrać ją ze Słowakiem. Jemu się to udało oczywiście dzięki znakomitej dyspozycji, dzięki temu, że jako taki sprinter, który nie najlepiej jeździ po górach, on był ostatnim też zawodnikiem w klasyfikacji generalnej, to też jest symptomatyczne, żeby utrzymać się w limicie czasu, ale też finiszował na premiach. Na premiach pomagali mu koledzy z drużyny, nie tylko rozprowadzając go, ale zabierając punkty Saganowi. Tak, oni to musieli wszystko przeliczyć. Wiedzieli, że Sagan przewagę buduje nie tylko na finiszach, albo głównie tak naprawdę buduje ją tam, gdzie sprinterów nie ma. W związku z tym ten sprinter, który chciał wygrać zieloną koszulkę, musiał być wszędzie tam, gdzie Sagan, a żeby zwiększyć swoje szanse, koledzy z drużyny pomagali mu, zabierając punkty Saganowi. Ta rywalizacja między Borą a jej dekojnik Quickstep, ona też wpływała na cały wyścig. Jeżeli sobie przypomnimy na przykład etap do Lyonu, ale nie tylko. Oni się ścigali między sobą, oni robili, ta ich rywalizacja w zieloną koszulkę powodowała, że wyścig był trudniejszy dla wszystkich. On był trudniejszy i dla Roglicza, i dla Pogaczara, i dla Porte, dla wszystkich tych kolarzy, którzy walczyli w klasyfikacji generalnej, bo oprócz ich rywalizacji była ta rywalizacja o zieloną koszulkę, gdzie sprinter z klasykowcem próbowali się gubić na najmniejszych górkach, na wietrze, na zakrętach, wszędzie, gdzie można było spróbować zdobyć przewagę nad rywalem, tam jej szukali. W związku z tym ciężko mieli wszyscy. W tych okolicznościach średnia prędkość wyścigu troszkę poniżej 40 km na godzinę, nierekordowa, ale też nie najniższa, to taka w średniej około 39,8 km na godzinę z całego wyścigu. To jest taka typowa w ostatnich latach. Natomiast mam wrażenie, że ona nie oddaje stopnia trudności tego turu, który był naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wymagający. To w połączeniu z wysokim tempem na kolejnych podjazdach, na tych mierzonych podjazdach jak La Planche de Pelfi, ale też na tych mierzonych oficjalnie, ale też na wszystkich, na podjazdach w Pirenejach, w Masywie Centralnym, w Alpach, gdzie tutaj specjaliści i entuzjaści, głównie z Twittera, mierzyli ze stoperami i porównywali to ze Strawą, estymowaliśmy moce, średnią prędkość podjeżdżania, czyli te wszystkie parametry, które w miarę obiektywny sposób potrafią ocenić właśnie tempo, co oddaje poziom trudności, poziom sportowy wyścigu. Ten poziom sportowy był ekstremalnie wysoki. Mimo tego, że właśnie mieliśmy drużynę, która w taki klasyczny sposób dla ostatnich lat, nie tylko dla ostatnich, bo to się dzieje od dłuższego czasu, nawet przecież i Merckx miał tych swoich super pomocników, i Indurain też, i Telekom, potem US Postal, więc taka taktyka ustawiania tego pociągu nie tylko do rozprowadzania sprintera, ale do kontrolowania sytuacji w górach. Ta praktyka ma wiele lat tradycji. I mimo tej drużyny bardzo mocnej, złożonej z rewelacyjnych zawodników, którzy faktycznie tych watów na kilogram na kolejnych podjazdach generowali bardzo wiele, co powoduje, że przy dużej prędkości zaczyna się liczyć aerodynamika. W związku z tym na podjazdach, które mają 6-7%, bardzo trudno jest uciec. Co więcej, drużyna Jumbo-Visma była zmieniana przez Bahrain McLaren na przykład, którzy też tutaj kolarze pomocni z Mikela Landy sprawiali, że ten wyścig był trudniejszy. Mimo tej pracy zespołowej, do mety kolejnych etapów górskich dojeżdżała spora grupa zawodników. W zasadzie selekcja następowała bardzo powoli i raczej postępowała z dnia na dzień, w sensie wraz z narastającymi trudnościami i akumulacją zmęczenia odpadali kolejni kandydaci. Najpierw to był Martin, potem Yates z Uranem, już nie mówię Quintana.
Nie mówię o tych kolarzach, którzy mieli problemy z kontuzjami, tak jak Pinot, jak Bardet, ale po prostu akumulacja zmęczenia, więc to nie była selekcja stricte na etapach. To nie było tak, że ze względu na bardzo wysokie tempo, to tempo zwiększamy jeszcze trochę i robimy selekcję. Akumulacja tego tempa z dnia na dzień powodowała, że kolejni zawodnicy go nie wytrzymywali, więc ten poziom sportowy na kolejnych podjazdach, od pierwszego podjazdu do dnia czasami nawet, to powodowało, że to ściganie było w tym roku bardzo trudne. Okazuje się, że taka jazda sprawdzona przez lata w tym roku nie wystarczyła. Ta defensywna poniekąd taktyka Primoża Roglicza i jego pomocników nie wystarczyła do tego, żeby zbudować wystarczającą przewagę nad głównym rywalem, który ostatniego dnia zadał cios bardzo bolesny. Mówi się, że to jest zwycięstwo kolarstwa romantycznego nad tym technokratycznym, że Roglicz miał za wiele rzeczy wyliczonych i nie atakował. Ja myślę, że on nie był w stanie atakować, bo patrząc na to właśnie, jakim tempem kolarze jechali, to tam nie było zbyt wiele przestrzeni do tego, żeby uciec bardziej. Być może błędem było opuszczenie Pogaczara na Peyresourd, gdzie on faktycznie zbudował tej przewagi 40 sekund, czy tam odrobił, ale w kontekście całego wyścigu budował tą przewagę, bo Pogaczar się nie przejął tak naprawdę za bardzo tą stratą na wiatrach. Ona mu poniekąd umożliwiła bycie troszkę poza radarem, który obserwuje rywali, więc Pogaczar, Porte, Landa, oni troszkę wypadli z bycia najbardziej obserwowanymi rywalami Roglicza. Natomiast Roglicz pojechał tak jak mógł, tak? On zaliczył troszkę słabszy dzień na czasówce, ale on nie był też ekstremalnie słaby. Myślę, że gdyby mógł, to on by zbudował minutę więcej. Może mógł zbudować 15 sekund, 20 sekund więcej. Ale zobaczcie, jak na Col de la Loz, jak tam Kuss kombinował w końcówce, żeby ten Roglicz zbudował jak najwięcej przewagi nad Pogaczarem. Tam zbudował kilkanaście sekund więcej, nie mógł. Po takim morderczym etapie i wymęczającym podjeździe, oni tam wszyscy jechali ile mogli. Wcześniej też, czy w masywie centralnym. Więc no, być może Primoż Roglicz po prostu nie mógł pojechać szybciej. Zakładał, że to co pojedzie na czasówce, że pojedzie ją troszkę lepiej, ale gdyby pojechał ją jak Dumoulin, gdyby ją pojechał szybciej nawet niż Dumoulin, który w czasie wyścigu dochodził do formy. To też jest piękne, że Dumoulin, który poświęcił się dla Roglicza, no ten wyścig... Na tym wyścigu odnalazł nogi, gdzie na początku, no, jeszcze po kontuzji, po której bardzo długo dochodził do siebie, gdzie no, brakowało mu ścigania, brakowało mu takiego rytmu, ale pod koniec już widzieliśmy tego Dumoulina, który może rywalizować o zwycięstwa w wielkich turach. I Roglicz, nawet gdyby pojechał trochę lepiej od niego, co już byłoby szczytem możliwości, to nie wystarczyłoby do pokonania Tadeja Pogaczara, który ich wszystkich znokautował na czasówce. To był ten scenariusz, którego nikt nie zakładał. Natomiast to nie jest do końca tak, że Pogaczar tutaj wykazał się jakąś młodzieńczą, radosną jazdą. Po pierwsze, on pół czasówki na La Planche de Belfi pojechał na rowerze do jazdy na czas z miernikiem mocy. Oczywiście nie miał paski tętna, ale tym coraz mniej ktoś się przejmuje. Może chciał być też lżejszy. Pewnie miał to gdzieś, może sprawiała mu jakiś dyskomfort i go rozpraszała. Ale dane z płaskiego odcinka i tego siłowego podjazdu przed La Planche de Belfi, tej wznoszącej się drogi, on będzie miał. On znał tą czasówkę. On podobno nawet w dniu przerwy, zamiast odpoczywać, jeszcze raz się z nią zapoznał. Podobno gdzieś pisałem, że on trzy razy przejechał tę próbę. Podobno przejechał ją nawet cztery razy. Znał każdy zakręt, on dokładnie wiedział, co tam ma zrobić. Więc to nie jest romantyzm, to jest pragmatyzm, to jest profesjonalizm. I oczywiście na rozgrzewce przed czasówką on był taki nonszalancki. Roglicz był skupiony, Pogaczar był nonszalancki. Te jego ataki wcześniej w górach też były takie spontaniczne i dynamiczne, no bo gość ewidentnie jest w formie życia, miał dynamit w nogach, więc próbował.
Ale ja myślę, że to wszystko było poniekąd wyrachowane. On może mógł wcześniej gdzieś właśnie zdobyć przewagę, pójść w jeszcze jedną taką akcję jako ten zawodnik poza radarem, przejąć koszulkę lidera, ale też i ryzykował, więc to ryzyko zostawienia wszystkiego na czasówkę faktycznie trzeba wziąć, nazwać takim troszkę spontanicznym, czy liczeniem na to, że się uda. To było duże ryzyko, ale no, gdyby go nie podjął, to byłby drugi, gdyby je podjął i się nie udało, też byłby drugi, podjął, udało się, był pierwszy. W związku z tym ja nie jestem przekonany, czy to jest takie, czy to wszystko był taki właśnie młodzieńczy entuzjazm. Ja myślę, że Alan Piper, który tutaj prowadzi drużynę z Emiratów, to jest stary wyjadacz, podjął ryzyko na pewno, ale to było ryzyko bardzo profesjonalne. To było, myślę, że to było taki rodzaj ryzyka, jaki podejmują zawodowi gracze w pokera, czyli jednak bardzo mocno wyliczone ryzyko. No więc cóż, no Roglic przegrał, tak? No trzeba go jednak nazywać tym wielkim przegranym, bo środki, wysiłek całej drużyny, wysiłek też samego Roglicza, który był tym liderem, był faworytem od Dauphiné, czy od Tour de Léon nawet, zwycięstwo we Vuelcie, to wszystko jakby spinało się w taką całość, która sugeruje, że on ten wyścig powinien wygrać, zwłaszcza jadąc, biorąc na siebie odpowiedzialność, na siebie osobiście jako lider drużyny i jako cała drużyna Jumbo-Visma, z tymi wszystkimi wielkimi gwiazdami zostawiającymi zdrowie na francuskich szosach dla niego. No i to się nie udało przez za małą przewagę, jaką zbudował nad Pogaczarem, przez słabszą troszkę swoją postawę, no i przez ten wybuch formy Pogaczara. Więc Roglicz, no tak, czasami ktoś wygrywa i Richie Porte był trzeci, był jedno miejsce niżej niż Roglicz, ale Richie Porte wygrał miejsce na podium. Gratulacje dla Tasmańczyka. Roglicz przegrał żółtą koszulkę, przegrał ją ostatniego dnia rywalizacji tak naprawdę. Pogaczar ją wygrał. Tak to wygląda. No, przegranym jest też Peter Sagan. Wszystkie serie gdzieś się kończą. Przegranym jest drużyna Ineosu. I teraz można popatrzeć, jak to wszystko zmienia optykę na najbliższe wyścigi. Zobaczymy, jak będzie w związku z tym wyglądała rywalizacja w dwóch pozostałych wielkich turach, w Giro i Vuelcie, o ile oczywiście odbędą się zarówno ze względu na w nieprzerwany sposób, zarówno przez pandemię, która się rozpędza w Europie, chociaż w tej kwestii wydaje mi się, że Tour de France poradził sobie z tą kwestią, jak i przez pogodę, bo jednak wysokie partie Dolomitów czy gór w Hiszpanii jesienią, w październiku i w listopadzie będą już tutaj poddawane naporowi nadciągającej zimy. No zima nadciąga, czy jesień nadciąga, w górach będzie śnieg, więc myślę, że wiele etapów będzie skracanych, będą zmieniane trasy, finisze będą gdzieś niżej, więc ten element nieprzewidywalności, nie tylko pandemiczny, ale meteorologiczny, choć obie kwestie to są siły natury, będzie wpływał na rywalizację, tak? Zobaczymy, czy w kolejnych wielkich turach tegorocznych i przyszłorocznych, czy drużyny będą budowały taką potęgę jak Jumbo-Visma, jak wcześniej Ineos. No Ineos już zaczyna się zbroić, chcą podkupywać kolejnych górali, pozyskiwać młodszych górali. W Ineosie będzie bezkrólewie. Egan Bernal może się nie poddał, ale się wycofał, a tych chętnych do przejęcia po nim schedy, chętnych do bycia liderami drużyny, jest wielu. W Jumbo-Visma podobnie. No Roglic pojechał bardzo dobrze, ale jednak Dumoulin jest równorzędnym kolarzem. Zobaczymy, jakie są ambicje Sepakusa, zobaczymy, kto tam. Pamiętajmy, że jest Kreischwijk, który no, kariera gdzieś tam jego będzie powoli też zmierzała do końca, ale tych młodych, utalentowanych kolarzy jest bardzo wielu. Zobaczymy, czy jakim trzeba być magikiem, jakim trzeba być trenerem, szefem, CEO, coachem, żeby tych wybitnych ludzi wszystkich przekonywać do tego, żeby oni grali zespołowo, a nie indywidualnie, w momencie, w którym
cel nie zostaje osiągnięty, tak jak w przypadku Ineosu, tak jak w przypadku Jumbo-Visma, no to to zadanie dla prowadzącego taką drużynę jest coraz trudniejsze. Weźmy też pod uwagę, pod jak gigantyczną presją będzie teraz Pogacar na każdym wyścigu. Tak jak Bernal, chociaż Bernal zaliczył tą porażkę, więc będzie już mu troszkę łatwiej. Ale ci wszyscy młodzi, oni będą pod gigantyczną presją. No Pogacar, można mówić, że to było romantyczne, że nie miał wsparcia drużyny. On miał wsparcie drużyny, pechowo dwóch jego kluczowych pomocników w górach się wykruszyło, ale myślę, że z Aru nawet nie w pełni formy, chociaż Aru potrafi przyzwoicie pojechać, może nie jak na lidera, ale jak na pomocnika, to jest to wystarczające. Formolo też. To była porównywalna siła ognia z tym, co zaprezentował Bahrain McLaren i Mikel Landa, i pomocnicy Mikela Landy z Caruso i Bilbao. Więc to nie jest tak, że ta drużyna Emiratów, która jest drugą najbardziej zamożną w peletonie, pamiętajmy o tym. Inna kwestia, to na marginesie, wspomniałem o tym na Twitterze, no pieniądze w drużynie Emiratów pochodzą z kraju, który łamie prawa człowieka, tak? Który regularnie łamie prawa człowieka, łamie prawa kobiet, łamie prawa mniejszości różnego rodzaju, religijnych, seksualnych, każdych tak naprawdę. To nie jest dobry sponsor, słuchajcie, więc też nie ma się co ekscytować tym, że Rafał Majka być może przejdzie do Emiratów. Drużyna Emiratów, drużyna Bahrajnu, drużyna Astany. No kolarstwo ma problem ze sponsorami, więc jakby wszyscy się cieszymy, że wchodzi bogaty sponsor, ale nie bardzo jest tutaj co i kogo hołubić, bo to nie są fajne pieniądze tak naprawdę, mimo że są wielkie. I za te no, niezbyt czyste pieniądze Tadej Pogacar w przyszłym roku dostanie najlepszych pomocników. Zobaczymy, jak Alan Piper to wszystko ogarnie. Dostanie najlepszych pomocników. Może będzie miał taki sam pociąg jak Jumbo-Visma, a może mocniejszy. Może ta rywalizacja i ten wyścig zbrojeń będzie na jeszcze większym poziomie. I te wyścigi będą jeszcze bardziej zabetonowane niż były do tej pory. Nie wiemy. Chyba że Pogacar z tą swoją właśnie taką mową, nonszalancką mową ciała, no będzie chciał jeździć tak jak Peter Sagan, ale kurczę, wielkie tury tak jest trudno wygrać. To co obejrzeliśmy w tym roku, to było jednostkowe. Myślę, że to się nie będzie zdarzało i trzeba zapomnieć o tym, że na każdym wielkim turze i nie być rozczarowanym po tym, jeżeli takie rzeczy się nie wydarzą. To znaczy takie wyjątkowe zwroty akcji są wyjątkowe, bo dzieją się tak rzadko i dlatego budzą tak wielkie emocje. W trudnej sytuacji, nie tylko ze względu na pogodę i pandemię, są tegoroczne wyścigi Giro d'Italia, Vuelta a España, bo po tym, co zobaczyliśmy na turze, po jakby świetnym każdym aspekcie, po świetnych finiszach z peletonu, po genialnych ucieczkach, po tej rywalizacji w klasyfikacji generalnej, gdzie też zmieniała się dynamika, gdzie w pewnym momencie na przykład Lopez wszedł do gry, gdzie próbował walczyć Landa ze swoją drużyną, gdzie walczono nawet o te dalsze miejsca, tak, bo Landa wydarł sobie czwarte miejsce. Lopez był na podium, wpadł na szóste. Świetnie pojechał Enric Mas, mimo że niewidoczny, to jakby potwierdził papiery na to, że potwierdził predyspozycję i talent do tego, żeby być liderem drużyny takiej jak Movistar. Drużyny z tak wielkimi tradycjami, więc trudno będzie przebić to, co pokazał Tour. Zazwyczaj mówiliśmy, że Giro jest piękniejsze, Vuelta jest bardziej ekscytująca, a Tour jest nudny. No w tym roku Tour pokazał swoją wielkość, pokazał to, że wszystkim najbardziej na tym Tourze zależy. No i ciężko będzie przebić to, co widzieliśmy na Tourze. Tym bardziej, że teraz nasza uwaga będzie się rozpraszała, bo wyścigi będą się zazębiać. Tu już mamy Mistrzostwa Świata, zaraz mamy Giro, w międzyczasie mamy klasyki. No i mamy wciąż tą niepewność, jak to wszystko będzie wyglądało przez pandemię, przez pogodę. Na sam koniec mamy jeszcze tą przykrą sytuację z Nairo Quintaną. Nairo Quintana, który w pierwszym tygodniu wyścigu wydawał się, że jest pretendentem do czołowych miejsc, jechał znakomicie. Potem po tym wypadku osłabł, a po wyścigu okazuje się, że gdzieś jeszcze na jego pokój hotelowy policja zrobiła nalot i znalazła kroplówki,
z solą fizjologiczną, podobno z jakimiś, no nie wiadomo, czy z innymi substancjami. Wlewy do żyny, jak wiemy, są zabronione. Nawet jeżeli to by były tylko witaminy i minerały podawane po to, żeby Quintana się lepiej regenerował, to jest to nielegalne. Jest podejrzenie, że mógł rozcieńczać krew do... by unikać pozytywnych wyników, nie wiadomo. Może popełnił jakiś błąd, może po prostu mógł to robić ze względu, nie wiem, właśnie na kontuzję, może tylko no, nie dopatrzyli jego masażyści czy jego lekarz. Lekarz jest aresztowany. Nie aresztuje się w Europie ludzi bez powodu co do zasady, więc tutaj przesłanki musiały być poważne. No to jest przykre, prawdopodobnie jeżeli Quintana, jeżeli to się potwierdzi, jeżeli potwierdzi się, że robił sobie wlewy dożylne, bez względu na przyczynę, jakby bez względu na jego chęci, czy chciał po prostu rozcieńczyć krew, czy się zregenerować, nieważne, tak? Nie wolno mu było tego robić. Jeżeli to się potwierdzi, że to robił, no to będzie koniec tego zawodnika i niestety pożegnamy się z Kolumbijczykiem. To rzuca cień na występy wszystkich, tak? Bo Quintana nie był najlepszy, więc Quintana albo był tak zdesperowany, albo musiał robić rzeczy, żeby nadrobić dystans. No, trzeba pamiętać, że kolarze nadużywali naszego zaufania wiele razy. Ja zakładam, że to kolarstwo mimo wszystko, nawet mimo jakichś nadużyć w tym momencie, jest w lepszym stanie niż było kiedyś, niż było w latach 90. czy we wczesnych latach 2000. Natomiast pewna doza nieufności nadal jest i ona powoduje, że ten fantastyczny spektakl no, trzeba brać w pewien cudzysłów i czekać. Zwłaszcza kiedy oglądamy tak kosmiczne występy jak Tadeja Pogaczara na La Planche de Belfi, który po prostu łamie wszelkie stereotypy, tak? Gdzie ta moc 6,9 wata na kilogram szacowana na ostatnim podjeździe, po dojeździe, po czasówce, tak? Gdzie też ten wysiłek on podejmował bardzo duży. A mimo to jako jedyny pobił rekord podjazdu, no jest... to budzi nieufność, tak? No i trzeba czekać, tak? Chociaż oczywiście z perspektywy całego wyścigu, całej dynamiki tego, jak Pogaczar jechał, nikt się tego nie spodziewał, ale z drugiej strony tak rewelacyjnej jazdy, ale z drugiej strony dobra jego postawa jest wytłumaczalna. Troszkę jest to wszystko zagmatwane, troszkę jest to trudne, bo takie słowa, no zwłaszcza fanowi kolarstwa, bo ja uwielbiam ten sport, przechodzą trudno przez gardło. No ale tak, no ograniczone zaufanie, no mam ograniczone zaufanie i o tym też trzeba mówić, nawet jeżeli to powoduje, że nie wiem, ten IUF będzie miał problem, nie wiem, ze sponsorem, z pracą, z czymkolwiek, no to jest część naszej rzeczywistości niestety. I tego typu uwagi, nie wolno z drugiej strony mówić, wszyscy biorą, kolarstwo jest brudne i tak dalej, bo wiele wskazuje na to, że jest lepiej. Tak? Więc kontekst, skomplikowanie tej sytuacji, te wszystkie niuanse, to jest ważne, żeby o nich mówić i nie stawiać spraw całkowicie zero-jedynkowo. I skoro już jestem przy niuansach, to myślę, że najlepsza pora, by sprawy kończyć i się zwijać do domu. Dziękuję Wam bardzo za całe 3 tygodnie, za cały Tour de France. W tym czasie nagrałem około 4 godzin tych komentarzy. Jeżeli sobie pomyślicie, to te 4 godziny to jest zaledwie jeden etap i to jeden z tych krótszych czasu, który zazwyczaj komentatorzy Eurosportu muszą spędzać i do nas mówić, więc to nie jest takie proste. Pamiętajcie o tym, że to nie jest takie proste. Ja wiem, że to nie jest takie proste. Każdemu zdarzają się błędy, każdy walnie jakiś lapsus. Popatrzy źle na wyniki, źle nazwie zawodnika, źle coś przywoła z pamięci, co się zdarza każdemu. Jakby nie taki jest mój cel, żeby tutaj z jakimkolwiek konkurować. To, co ja robię dlatego, że interesuję się kolarstwem. Jestem fanem kolarstwa od dziecka. Śledzę to kolarstwo od wielu, wielu lat. Pisałem na temat wyścigów, relacjonowałem je w portalach przez lata. W pewnym momencie stwierdziłem, że jakby taka całkowita odtwórczość trochę mija się z celem. Teraz przez to, że nie mam tyle czasu, żeby pisać,
to mówię, tak. To też jest fajne ćwiczenie dla mnie, żeby w ciągu kilku minut każdego dnia na gorąco szybko zebrać myśli, bo zazwyczaj to jest tak, że to wszystko zajmuje mi 10 minut mam na to, żeby się zastanowić po etapie, co się wydarzyło, 10 minut to nagrać, a potem męczyć się z uploadem i wrzuceniem tego na YouTube. Staram się dzielić tym, czym sam się interesuję, staram się szukać takich informacji, które są dostępne, bo to nie są jakieś moje autorskie wymysły, ale staram się wyciągać wnioski, staram się obserwować. Zachęcam Was do tego, żeby uważnie obserwować kolarstwo, żeby zastanawiać się nad przyczynami tego, co oglądamy. Nie musicie oczywiście, tak jak ja, nie wiem, analizować watów, mocy i tak dalej, ale myślę, że warto wiedzieć na przykład, że skoro etap jest długi, kolejne podjazdy są pokonywane szybko, to tam trudno się spodziewać spektakularnych ataków na koniec, tak? Na przykład. Albo jeżeli dany zawodnik faktycznie zaczyna prezentować wysoką dyspozycję, to być może kolejnego dnia też tak będzie. Albo warto patrzeć, co się wydarzyło wcześniej na etapie, że ktoś poświęcił więcej sił na przykład na pracę, na gonienie, na jakieś problemy. Spalał przysłowiowe zapałki na przykład na nadrabianie po defektach. Tego typu drobne elementy składają się na cały wyścig, na cały obraz tego, co się dzieje. Trochę żałuję, że nasi byli zawodowcy troszkę idą na łatwiznę i jakby nie dzielą się tym z nami, bo na pewno są lepszym źródłem informacji niż fani kolarstwa czy kolarze amatorzy. Znakomite źródła, po angielsku niestety, tak Wiggins, nawet Armstrong z Hincapiem, którzy po części ten ich program jest komediowy i reklamowy, a po części tak naprawdę wrzucają bardzo dużo ciekawych informacji. Chris Horner, jest bardzo wiele znakomitych materiałów, zachęcam Was do ich śledzenia. Ja dorzucam swoje 3 grosze. Agreguję to tak naprawdę, próbuję robić jakąś syntezę, żeby ten dyskurs w języku polskim też był odrobinę ciekawszy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za bardzo fajny feedback, za bardzo pozytywne komentarze. Dodawały mi bardzo dużo motywacji do tego, żeby gdzieś tam wieczorem nagrywać te filmiki. Tour de France jest wyjątkowy, więc takie codzienne relacje są tylko z Tour de France. Ale zapraszam Was do śledzenia moich innych kanałów Facebooka, Twittera, subskrypcji na YouTube. Pierwszy raz to powiedziałem. Także dziękuję Wam bardzo za cały Tour de France i do zobaczenia. Cześć!